niedzielnej Eucharystii witam wszystkich zgromadzonych w naszej parafialnej świątyni, a także tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji TETKA. Przeżywamy trzecią niedzielę zwykłą w ciągu roku, która już po raz kolejny od 2020 roku przeżywana jest jako niedziela Słowa Bożego. Dziś Kościół przypomina nam o tym skarbie i o ogromnej wartości, jakim jest Słowo Boże w sposób szczególny zawarte na kartach Pisma Świętego. Owoce tej mszy świętej, w której uczestniczymy, będę ofiarował Panu Bogu za świętej pamięci Sławomira Bogdan w rocznicę śmierci. Przygotujmy nasze serca. Chcemy godnie przeżyć tę Eucharystię, spotkać się z Panem przy Jego ołtarzu. Dlatego przepraszajmy za wszystkie grzechy, słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu i Wszechmogącemu, i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem, myślą Bogą, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina, że to błagam Najświętszą Marię zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Niwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi,
Począł więc Jonasz iść przez miasto, jeden dzień drogi, i wołał i głosił. Jeszcze 40 dni, a Niwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niwy Bogu. Ogłosili post i przyoblekli się w bory, od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od swego postępowania i ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić i nie zesłał jej. Oto Słowo Boże. Bogu nie będą dzięki. Naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami. Wierzcie w Ewangelię.
Przechodząc obok jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drogie siostry i drodzy bracia, w dzisiejszej liturgii słowa, dokładnie w pierwszym czytaniu, spotykamy starotestamentalnego proroka Jonasza. Proroka Jonasza, o którym czytamy, że poszedł do miasta Niniwy, aby wzywać mieszkańców Niniwy do nawrócenia. Jednak gdybyśmy lekturę Księgi Jonasza rozpoczęli trochę wcześniej, to zobaczylibyśmy, że to nie było wcale takie proste ani oczywiste. Kiedy Pan Bóg po raz pierwszy powołał Jonasza, dając mu konkretne zadanie, dając mu misję, aby poszedł do miasta Niniwy i głosił nawrócenie, Jonasz nie chciał tego czynić. Jonasz bał się tego, co Pan Bóg mu zlecił, bo o mieszkańcach Niniwy krążyło bardzo dużo mitów i legend, które mówiły o tym, że ci mieszkańcy są ludźmi bardzo groźnymi, że są ludźmi bardzo silnymi, ludźmi, którzy są też bardzo, bardzo brutalni wobec innych, do tego stopnia, że po prostu bano się ich. Jonasz bał się pójść do tych ludzi i upomnieć ich, i wzywać do tego, aby oni zmienili swoje życie, by zaczęli żyć na sposób Boży. Jednak Pan tak sprawił, że w końcu Jonasz się zgadza. Po bardzo długiej tułaczce, po historii z rybą, która przez trzy dni Jonasza miała w swoim wnętrzu, po rozbitku na morzu, Jonasz w końcu słucha Pana Boga. W końcu zaufał Panu Bogu i uwierzył. I poszedł do Niniwy i zaczął głosić Niniwitom potrzebę zmiany ich życia. I pewnie bardzo się zdziwił, jaka była reakcja tych ludzi, o których wcześniej słyszał takie straszne rzeczy. Ci ludzie na słowa Jonasza zaczęli się nawracać. Zaczęli pokutować za swoje grzechy. Podjęli decyzję przemiany swojego życia. I Jonasz zobaczył na własne oczy, jak bardzo był spętany strachem. Zobaczył na własne oczy, jak Pan Bóg go powołał do dzieła, które przez niego przeprowadził. Zobaczył owoc, efekt tego, co robił. A to wszystko dzięki temu, że taka była wola Boża. Że posłuchał Pana Boga, że w końcu Panu Bogu uwierzył i zaufał, że skoro On go posyła do konkretnego dzieła, to na pewno się do tego dzieła nadaje. Trochę inaczej ma się rzecz z apostołami. W Ewangelii czytamy o powołaniu pierwszych apostołów, którzy już bez takiego lęku, z takim zaufaniem zostawiają wszystko i idą za Jezusem, aby później przystąpić do dzieła, do którego Pan ich powołuje. Siostry i bracia, każdą i każdego z nas Pan Bóg nieustannie powołuje, przed każdą i każdym z nas Pan Bóg na przestrzeni całego naszego życia stawia różne zadania, różne sprawy, które nam zleca po prostu. I pewnie czasami tak jest, że towarzyszy nam strach, podobnie jak Jonaszowi. Gdy mamy coś zacząć, gdy czujemy, że Pan Bóg nas do czegoś wzywa, gdy daje nam jakieś zadania, to czasami, jak Jonasz, możemy myśleć, to nie dla mnie. Ja się do tego nie nadaję. To kto inny powinien robić. Warto wtedy sobie przypomnieć tę historię Jonasza, który na pewno bardzo się zdziwił, kiedy zobaczył, jak Pan Bóg przez niego zadziałał na mieszkańców Niniwy. Ten strach, który nam towarzyszy, trzeba zamieniać na zaufanie do Pana Boga. My nie wiemy, co nas czeka. Tych zadań, spraw, które przed nami w życiu, pewnie jeszcze będzie sporo. I jeżeli będziemy potrafili podejść do tych spraw właśnie w taki sposób, przyjąć to jako wolę Bożą, dobrze rozeznać, czy to jest wola Boża, a jeżeli po rozeznaniu stwierdzam, że tak, tego chce Bóg ode mnie, to
Potrzeba tego zaufania do Pana Boga, które zniszczy strach, lęk, który gdzieś w moim sercu czasami może się pojawiać. W tej dzisiejszej liturgii słowa, jakby Pan Bóg chciał nam to powiedzieć. Nie bój się. Nie bój się tego, co przed Tobą. Nie bój się wyzwań, jakie życie stawia przed Tobą. Nie bój się różnych spraw i zadań, działań, które będę Tobie zlecał. Bo wszystko, co daję Tobie jako Twoje zadanie, jako Twoje powołanie, w tym wszystkim nigdy nie będziesz sam, ale będę Tobie towarzyszył. Tak dzisiaj Pan Bóg z tej liturgii słowa do nas mówi. Pozbądź się strachu o to, co będzie, bo Twoje życie jest w moich rękach. Patrząc na tych bohaterów dzisiejszej liturgii słowa, czy to na proroka Jonasza, czy na apostołów, warto zaczerpnąć taki właśnie wzór od nich. Wzór tego zaufania, że jeżeli Bóg mówi, że jeżeli Bóg mnie powołuje do czegoś, daje mi jakieś zadanie, to w realizacji tego zadania On nigdy nie zostawi mnie samego. I niejednokrotnie w życiu będę mógł się zdziwić, będę mógł być zaskoczony jak Jonasz, jak wielkie rzeczy Pan Bóg przeze mnie może zdziałać. Amen. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Pontiuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i stąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał pielgnienie i chwale, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Ja oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Bóg uczy nas chodzić Jego ścieżkami. Pouczeni Jego słowem, zjednoczmy się we wspólnym błaganiu. Za Kościół Boży, niech zjednoczony na wzór Trójcy Świętej będzie dla świata znakiem zbawienia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za młodych, których Jezus dziś zaprasza, by stawali się rybakami ludzi. Niech odważnie odpowiedzą na głos powołania. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za uczestników spotkań i warsztatów biblijnych. Niech zgłębianie prawdy Ewangelii uczyni z nich świadków Jezusa w świecie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za nasze babcie i naszych dziadków. Niech miłość, bliskość i wdzięczność dodaje im radości i siły na każdy dzień. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za świętej pamięci Sławomira Bogdana, by mógł cieszyć się chwałą zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za naszą wspólnotę eucharystyczną, niech każdy z nas uważnie słucha Słowa Bożego i wiernie realizuje je w życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, dobry i łaskawy, Ty wskazujesz nam drogę swoim słowem. Prosimy pokornie, usłysz wołanie, które do Ciebie zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego.
mieszczanie boskie, a rodzi się w ubóstwie i cierpi wszystko złe. Śpiewajcie, aniołowie, pasterze, grajcie Bóg, chwalajcie się, królowie, nie zbudźcie go ze snu. Módlcie się, aby Ojca waszych ofiar przyjął Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie i uświęć nasze dary, aby się stały dla nas sakramentem zbawienia przez Chrystusa, Pana naszego. To jest bowiem kielich krwi mojej,
nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Zmiłuj się nad nami.
odprowadzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na jej uczt. Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowa, a będzie uzdrowiona dusza moja. Pójdźmy wszyscy bez panienki, bo Jezusa i panienki, bo Cicha noc, święta noc, o mój jeszcze lud.
siądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń parafialnych. W sobotę zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu od 19:30 do 20:30. Będziemy podczas adoracji uwielbiać Pana Boga modlitwą, śpiewem. Będziemy wsłuchiwać się w Słowo Boże, a także przyjmiemy indywidualne błogosławieństwo. Zapraszam na adorację w sobotę od 19:30. Za tydzień ostatnia niedziela miesiąca, dlatego też msza święta o godzinie 11:15 będzie ze szczególnym udziałem dzieci. Przypominam dzieciom, aby za tydzień na mszę świętą przyniosły wszystkie kupony z odpowiedziami na pytania. Organizujemy zbiórkę kocy, leczników oraz karmy dla czeskiego schroniska dla zwierząt. Wszystkie rzeczy można przynosić do plebanii do 26 stycznia. Bardzo dziękujemy za posprzątanie naszych kościołów. O przygotowanie na przyszłą niedzielę kościoła w Turzu prosimy mieszkańców ulicy Długiej 64 i 65, a w Dalminie mieszkańców Łukocina 11. Jest dzisiaj do nabycia nowy numer pielgrzyma. Intencje mszy świętych na najbliższy tydzień. W poniedziałek o 14:30 za świętej pamięci Katarzynę Sieran i zmarłych z rodziny. We wtorek o 14:30 za świętej pamięci Jana Szoła i zmarłych z rodziny Szoła i Zimnych. W środę o 14:30 o powrót do zdrowia dla Adama. W czwartek o 14:30 za świętej pamięci Gertrudę Dryl w rocznicę śmierci. W piątek o 14:30 o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Maksymiliana w dniu pierwszych urodzin oraz o łaskę nieba dla świętej pamięci Ryszarda w pierwszą rocznicę śmierci. W sobotę o 18:30 w pewnej Panu Bogu znanej intencji i w przyszłą niedzielę o godzinie 8 za świętej pamięci Teresę w 30. rocznicę śmierci i Zenona Stile. W Dalwinie o 9:30 za świętej pamięci Edytę, Stefana i zmarłych z rodziny i o 11:15 za świętej pamięci Irenę w pierwszą rocznicę śmierci i Władysława Łyko. Trwają cały czas kolędy. Na najbliższy tydzień plan kolęd wygląda następująco. Dzisiaj ulica Pocztowa, jutro w poniedziałek Małżewo, numery od 1 do 10, we wtorek Małżewo, numery od 11 do 25, w środę Małżewo, numery od 26 do końca, w czwartek ulice Polna, Sapelów, Szeroka i Wąska, w piątek Dalwin, numery od 1 do 8, w sobotę Dalwin, numery od 9 do 21, i w przyszłą niedzielę Dalwin, numery od 23 do 30. Moi drodzy, jak to już wielokrotnie mówiłem, we wrześniu ubiegłego roku miała miejsce beatyfikacja rodziny Ulmów w niewielkiej miejscowości Markowa w diecezji przemyskiej. Została na ołtarze wyniesiona cała rodzina Ulmów, którzy zostali brutalnie zamordowani przez Niemców podczas II wojny światowej, zarówno rodzice, jak i dzieci, za to, że ukrywali Żydów. Po tej beatyfikacji rozpoczęła się peregrynacja relikwii rodziny, błogosławionej rodziny Ulmów po diecezjach całej Polski. Niebawem rozpoczniemy tą peregrynację w naszej diecezji, a także w naszym dekanacie. Nasz dekanat będzie gościł relikwie błogosławionej rodziny Ulmów ostatniego dnia stycznia, 31, to jest czwartek. Będzie to w kościele świętego Maksymiliana w Skarszewach, w tak zwanym Dolnym Kościele. Tam od godziny 19 będzie powitanie relikwii, czuwanie, o 20 będzie msza święta i o 21 apel jasnogórski. Już teraz zachęcam, aby sobie zarezerwować czas i móc spotkać się w taki właśnie sposób z błogosławioną rodziną Ulmów, której życie było fascynujące. W dzisiejszym pielgrzymie można poczytać trochę o tym, jak wyglądało życie tej rodziny. Naprawdę możemy z nich czerpać wiele, wiele wzorców. Siostry i bracia, życzę Wam wszystkim dobrej niedzieli i dobrego tygodnia. Oczywiście dziś pamiętamy o kim? O babciach. Jutro pamiętamy o dziadkach, o dzień babci, dzień dziadka. Niech nasza wdzięczność, nasze życzenia, nasza miłość płynie do nich. Tych, którzy już odeszli z tego świata, polecajmy Panu Bogu, Jego miłosierdziu. A tych, których jeszcze mamy tu na tym świecie, obdarowujmy naszą miłością, wdzięcznością. Powstańmy i przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący.
niebiosy.